Jan. No cześć. No witam. Co ty tam masz za gazetki? Cześć, witam. O. Dzisiaj troszkę historii dla fanatyków, dla pasjonatów kulturystyki. Pokażemy wam gazety ze starych dawnych lat. I zobaczcie, tutaj mamy pierwszą z 1991 roku. Mnie jeszcze w planach, znaczy nie, może byłem w planach. Nie, byłem w planach już na pewno, ale no ja jestem z 92, także... Zobaczcie, łapę mi się często. Z tego się uczyliśmy anatomii w tamtym czasie. Wiecie, nie było kiedyś internetu, tak, znaczy no był, no były, to były początki no. internetu, ale takiej wiedzy jeszcze jak teraz no nie było i trzeba było skądś ją czerpać. I właśnie, no. właśnie z takich gazet, takich jak te na przykład... Czekaj, zobaczcie, może coś znajdziemy. Brało się wiedzę, jakby nie patrzeć. Zobaczcie tutaj. Są plakaty oczywiście, zaraz wam pokażę, bo był tutaj Mike Christian. O, jest. Ej, zobacz jaka cena, nie? Patrzcie. I jakby ktoś chciał kupić, zobaczcie, jest na sprzedaż. Ten egzemplarz kosztuje, jest jasno napisane, mogę zejść tam te 7 tysięcy. No 7 tysięcy 27 tysięcy kosztowało egzemplarz. Patrzcie, druga gazeta, magazyn kulturystyczny ogólnie one się nazywają, także Jacek. Jakby ktoś był zainteresowany, widzicie tutaj Mike Materazzo. Aha. Jedna z lepszych sylwetek z dawnych czasów. Jak tak, nie patrzeć, ręce niesamowite, nie? Niesamowite. Troszeczkę te nogi były takie, no ale góra ogólnie i te pozowanie, jak on zawsze z tym wyciągniętym językiem pozował. Takie teraz. Fajne pozy robił. Zobacz tą perełkę. Jeszcze takie coś było, kulturystyczny album. Mistrzostwa Świata, które były w Polsce, gdzie wygrał Ronnie Coleman. O. Zobaczcie, i tutaj, jest... słuchajcie, tutaj co było dobre, taka anegdota. Ronnie Coleman mówił, że jest naturalem niby. Tutaj właśnie tak. podczas tych mistrzostw świata Ronnie Coleman powiedział, że jest naturalny. Zobaczymy. Że wygrał je naturalnie. Zobaczymy. Czy w to wierzycie, to już wasza sprawa. Jak wszyscy piękni, młodzi. O! Poznajesz tego? Nie, myślałem, że to był ten. Nie. Nie. To nie. Mimo okularów, prawda? Czekajcie, bo się alarm włączył. Także za chwilę wrócimy do rozmowy. Okej. Okay. Światło się zapaliło. Roland Coleman, ja nie wiem, czy to nie był jego. To było zbieżność nazwisk, ale nawet podobny troszeczkę. Ale z tego się czerpało prawda, inspiracje do treningu, się naoglądało tych kulturystów, Lihanej, jak ja to mówiłem, Lihaney, bo kiedyś to tak jak za dawnych czasów to się nie mówiło Sean Ray, tylko. Schowny Ray. W ogóle Sean Ray kiedyś taka fajna, albo nie fajna anegdota. Znaczy no nie fajna, no bo fajna, ale nie fajna, ale ciekawa. Sean Ray kiedyś z Kevinem Levronem. Kevin Levron poprosił go o kawałek pomarańczy, no bo był władcą. O właśnie, no. Sean Ray. 90 rok. Sean Ray poprosił właśnie o kawałek. Levron poprosił Raya o kawałek pomarańczy, bo zdychał, wiesz, zdychał po prostu z odwodnienia. Mówi, mogę kawałek pomarańczy? A Sean Ray mówi, nie, tutaj jest każdy facet dla siebie. Jeżeli ty będziesz przede mną, to zabierasz moje pieniądze. No. Więc wiecie, no. Także tak, takie było podejście kiedyś. Te ćwiczenia, naprawdę. I tu, prawda, zawody i ikona polskiej kulturystyki, Mirosław Daszkiewicz, tam widać. Pan Mirosław ostatnio nakręcił materiał, nie wiem czy oglądałeś z tym materiał, troszkę kontrowersyjny taki. Tak, mówisz o tym jedzeniu. O jedzeniu, o środkach i tak dalej, no ale kiedyś dieta możliwe, no. że była taka niedopracowana, ale ze środkami to tak średnio się zgodzę, ja osobiście. No było. No ale kiedyś mistrzowie słynęli z tego, że no, nie mówili głośno o tym, tak jak teraz się mówi. Dzisiaj po prostu jest wszystko jasne i na tacy, ale naprawdę tak się, przepraszam, ale się tak cofnąłem w czasie i tak się zagłębiłem w to wszystko. Przypominam sobie... 1990 rok. 1990. No. Także to nie, to jest... Czekajcie, żebym masakra, to posegregował. 30 lat prawie. No, żebym to gdzieś posegregował, to nawet mam... Tutaj też jest. No. Też jest 90. Tutaj też mamy 90. Gdzieś miałem pierwszy numer, wiesz, bo mam wszystkie. Ale gdzie to jest? Numer podwójny. No. Gloria Victis sportowcą. Kurczę, i te odżywki, które powychodziły, nie? O, kiedyś... Sporting. Jaką pierwszą odżywkę ogólnie miałeś? No to właśnie, nie, pierwsza odżywka jaką miałem. Znowu alarm? Alarm! Także będzie ciekawy, alarmowy materiał. Jest po prostu, samochód sam już wariuje. Pierwszą odżywkę jaką miałem, to jeździłem do Kutna i kupowałem takie coś jak Rapid.
ale to były takie saszetki 50-gramowe. To była firma farmaceutyczna. Czekaj, jak ta firma się nazywała? No, normalnie do tej pory produkuje lekarstwa i tak dalej. To był Rapid, odżywka białkowa. I słuchaj, tam było w tej 50-gramowej saszetce, no to teraz to byś na raz i tam było powiedzmy z 20 gram białka. No to na tamte czasy to było drogie. Jak ja to kupiłem, pojechaliśmy do Kutna pociągiem, to cały dzień wyprawa. Gdzieś 20 saszetek, no to żeby na dłużej starczyło, to nie, że tam sobie saszetkę rozrobiłeś, wiesz, z mlekiem na raz, tylko łyżeczką od herbaty, półtorej łyżeczki, żeby na dłużej starczyło. I placebo, nie? I wow, teraz to ale wchodzi trening, mamy białko i w ogóle, nie? I tak to działało, nie? Było też tak twoim zdaniem, że kiedyś, na przykład, no powiedzmy, no, niektórzy mówili tak, że kiedyś na przykład no, miałeś tą paczkę mety i była, musiała być już wtedy dieta dopięta na 100%, trening dopięty na 100%, a nie tak jak teraz. O, mam środki, no to środki mi trochę pomogą, więc mogę sobie troszkę pobalować. No generalnie to dzisiaj to moim zdaniem to jest, ja może tutaj generalizuję, ale jest założenie takie, że jak już ktoś tam bierze towar, to już nic nie musi. Nie musi trenować, może tam na pół gwizdka, bo towar zrobi roboty. Nie musi jeść albo zjeść byle co, bo towar zrobi robotę. A tak niestety nie jest. Wiesz, to jest dodatek. Wiesz, dużo osób tak mówi, dlatego że nasz sport jest taki widzialny, wiesz o co chodzi. Jest, tak. Widzisz piłkarza, no to nie wiesz, że to jest piłkarz. Tak. Widzisz tenisistę, nie wiesz, że to jest tenisista, ale widzisz, wiesz, kulturystę czy strongmana, no to widzisz, wow, nawalony koleś, tak. Musi coś brać. Ja teraz też mogę powiedzieć na przykład szachista. Ja się na tym nie znam, ale słyszałem, że to dopiero są koksiarze. Słyszałem, że sporo leci, na przykład doping mózgu u nich jest dość tak sporo. Jest, żeby wiesz, ten fokus, żeby był to skupienie, milion myśli i tak dalej, strategia. Nie wiem, bo nikogo nie złapałem. Ja po prostu tak słyszałem, tak? Niektórzy mówią, a ja słyszałem, że ten bierze, nie? Najwięcej ja... podobno jest w kolarstwie i w tym futbolu amerykańskim bomby. A no. Dlaczego nie łapią zawodników z futbolu amerykańskiego, wiesz? Tak. Za duży hajs po prostu. Nie? Co złapią, to pod dywan. I nie ukrywajmy, olimpiada, lekkoatletyka, sam byłeś lekkoatletą. Tak, tak. Wyniki sportowców na 100 metrów, bardzo widowiskowa, prawda, dyscyplina. W pływaniu. O sekundę bił rekord świata czasami. Dokładnie. O sekundę. I myślicie, że tam też nie ma tego drugiego jedzenia? Na pewno jest, tylko no co, nałapią, nie będzie rekordów, nie będzie biznesu, nie będzie reklam, nie będzie pieniędzy. No i... A co to by było, jakby teraz wszystko odrzucili? Ludzie by przychodzili na takie zawody, na olimpiadę, a tu wyniki o pół sekundy albo o sekundę gorzej. No to kto na to będzie przychodził? No tak szczerze, kto chce oglądać na przykład skoczka narciarskiego, który skacze 60 metrów? No dokładnie. No nikt. Chce zobaczyć, jak przepierdzieli tą całą pulę i ledwo ustoi i wtedy, wiesz, ludzie biją brawa. Chcą zobaczyć, że ktoś podniesie 600 kg. Ale wtedy, słuchaj, to wtedy, wiesz, kasków już nie musieli nosić, tylko no może tak. Biznes czapkowy by poszedł. No wtedy by czapka w mogli skakać. W tych Nike'ach. Bo by było już bezpieczniej 60 metrów. No, na w Jordanach, wiesz. Się obalił, jakby się wywalił, pokulał, oczepał i pojechał dalej. Następną mamy? Ale kolejny jeszcze, słuchajcie, to są magazyny kulturystyczne, Jacek, ale Jacek. Później już wychodziła petarda, nie? Czyli pojawiło się takie coś jak Masculine Fitness. A, to pamiętam. Pamiętasz? Fitness, tak. No, to już w sensie... mamy rok na przykład 95. Widziałem te. Muscle Fitness, Jay Cutler kiedyś tam był. Tak, dokładnie. W amerykańskiej wersji oczywiście. Ale jeszcze coś tutaj mamy taką okładkę dla zainteresowanych. Oczywiście tutaj już weszła moda na, wiecie, na piękne panie, żeby przyciągać wzrok, żeby to kupić. Czyli to już pewnie było w kioskach bardziej dostępne i tak dalej. Się popsuło coś tu. To się popsuło. Tak? Się. Coś się, prawda? Volvo się wściekło. Dzisiaj. Gdzieś tutaj zagrzebiemy w tej torbie. Co tutaj mamy? Kolejny. Magazyn. Aj, uwielbiałem ten numer. Pamiętam jak dziś, powiem kolokwialnie, jak siedzę na tronie i czytam, aż mi nogi ścierpły, nie? Ale kiedyś no się czytało gazety. Kapitalny. Tam się przeczytało wszystko od A do Z. Kiedyś, a patrzcie tutaj z tyłu, Mr. Olympia, Lee Haney. Właśnie. Numer... Jeden chyba z największych wtedy, on wtedy właściwie wygrywał nie tylko proporcjami, bo proporcje, wiadomo, Gaspari miał świetne, tak, ale i tym rozmiarem. Chyba 240, Gaspari jako pierwszy, tak, no tak. Pierwsza dupa pocięta, chyba no, Gaspari właśnie. Tak. Lee Haney właśnie 240 funtów, tam nie było po prostu podjazdu do niego, byli no, za mali. Jak te plechy rozpiął, nie? Tak, tak, tak. Pierwszy, no nawet Dorian mówił, że to był, no, w czym przegrał. Jeżeli Dorian przegrywa plecami, no to już jest coś nie tak. Ja teraz oglądałem ostatnio, bo tu się oglądałem, miałem trening Lee Haney'ego, miałem na wideo. Plus chyba zawody Mister Olympia, nie pamiętam który rok, 90 albo 91. Mm-hmm.
no to wiesz, to patrzyliśmy, to non-stop się tam katowało to. Właśnie teraz na YouTubie gdzieś widziałem Lichajniego, ten jeden trening, to wiesz, nagrany chyba z VHS-u. Jak ja na to spojrzałem, to normalnie łezka w oku się kręci, nie? No pamiętam, że znaczy z tego co mówili, że Lichajni jak usłyszał, że Dorian będzie, wiesz, że będzie taki ktoś jak Dorian, to dopiero zaczął tak naprawdę, wiesz, cisnąć. I w tym 91 zrobił świetną formę, świetną. No chyba był najcięższy, nie? Nawet. Chyba był najcięższy i najbardziej docięty do tego w swojej karierze. No zrobił wtedy, no bo wiedział, że już będzie konkurencja. I dobrze odszedł, bo on odszedł bardzo młodo, w sensie odszedł od kulturystyki bardzo młodo. On miał chyba 34 czy 5 lat. Nie chcę skłamać, ale bardzo młodo odszedł od kulturystyki. No i odszedł jako zwycięzca. Nie? Tak, kiedyś w ogóle większość mistrzów odchodziło wcześniej. Zobacz, no. Dorian też odszedł wcześniej. No. 35 czy 6 lat miał Dorian, jak skończył. Arnold Schwarzenegger tak samo skończył karierę, mając młodo. Tam powiedzmy 30, czy nie pamiętam dokładnie, ale po 30 chyba. Gdyby Arnold urodził się w Stanach, czy byłby prezydentem? Nie. Nie? Byłby? Moim zdaniem byłby. Wiesz, z jego charyzmą i tak dalej, myślę, że mógłby zostać. Chociaż ja myślę, że jakby chciałby być prezydentem, tak. To by nim był. Bo on, zobacz, kim chciał być, to był. Właśnie, i to jest to... Ja tak sobie pomyślałem po tych moich ostatnich zawodach, jak ważna jest głowa. Mhm. Przecież Arnold Schwarzenegger, jak tak naprawdę spojrzysz na innych zawodników z tamtej epoki, zestawiając razem z Arnoldem, to naprawdę nie był aż tak rewelacyjny. Sergio Oliwia. No, dokładnie. Albo inni, zmiatać. Jak inni byli docięci i tak dalej. Przecież Arnold miał tą szeroką tą talię. Miał, ale nie potrafił się, wiesz, potrafił pozować godzinami. Godzinami pozować i on po prostu mentalnie zabijał wszystkich, nie? Nie wiem, czy było tak, jak, nie wiem, czy to jest w 100% prawda, ale w jednym ze startów swoich Arnold się wycwanił. I powiedział, że on nie wychodzi, bo tu jest biała ta. I go będzie słabiej widać. Aha. No a Sergio był czarny i czarną to była czarna kurtyna taka i Sergio po prostu sędziowie nie widzieli praktycznie, wiesz, byli tak światło zaczęło się odbijać, no i Arnold wygrał taką cwanością, ale tak naprawdę kogo to obchodzi, wiesz, ile osób to o tym przyszło, no teraz usłyszy parę osób, no to może pomyśli, ole dupek, a z drugiej strony, nieważne jak wygrywasz, tylko że wygrywasz. Tak, to Olimpię chyba w 80 roku, nie, to też taka kontrowersyjna była. Wtedy jak wrócił. Tak, jak wrócił, no to... Wiesz, tam się mówi różnie na ten temat, no ale wygrał, zdobył. Tak samo jak w 97 dla Doriana, że mówi się tak, że wiesz, że powinien, nie powinien, no ale, ale no kawał historii. No, było, minęło, takie są zawody, tak jest ten sport, jest prawda niewymierny, nieraz się by wydawało, że ten powinien wygrać, zajmuje piąte miejsce, a ten co powinien mieć piąte być może, bo tak się widzi, a najczęściej najlepiej to zweryfikować jak jesteśmy na zawodach, bo naprawdę to na zdjęciach inaczej wygląda, bo ktoś zestawi dwa zdjęcia, a ten akurat jest niedopięty, akurat zaczyna się napinać, a ten już jest 110% dopięty i powiedzą, no ten to mimo nic, nie zobacz jaki ten jest docięty. No, ale ten ocenianie jest... bikini, jak byś oceniał bikini? Ta co ci się podoba? Dokładnie, bo nie mam pojęcia, nie mam też pojęcia. Nie wiem jak to rozróżnić. Jedna ma drugą. One jakbyś zobaczył Olimpię, pewnie oglądałeś Olimpię bikini. Jasne. One wyglądają tak samo, tylko włosy mają innej twarzy. No. Identycznie, no są mniejsze, większe, ale patrzysz i tak... Może butami jeszcze jak jakiś tam, wiesz, nie jak wiem, jest no to... może stanikiem. Nie wiem. No nie wiem jakbym to, ja to oceniam, ale no, ta, która mi się najbardziej na wszystkim podoba, trzeba się znać, ja akurat kompletnie się na tym nie znam. Ja też nie. Super wyglądają, naprawdę tak, super. Nie, no oczywiście. Wszystkim się należy medal, ale jak to odróżnić, kto jest lepszy, kto jest gorszy, no która właśnie... jest lepsza, która gorsza, przepraszam, no to tak samo jak są kryteria men's fizyki, tutaj też w tej Olimpii już czy tych profesjonalnych, oni są bardzo podobni, bardzo podobni. Jak będziemy rozmieli światło, będzie, tak, jak tak, to żeby wiedzieć, to jest gazdowski program, tutaj musi jest być nagranie, światło. Wiecie, aktorzenie, zero prawdy, te gazetki to tak naprawdę podrukowane przed chwilą tutaj. No. No właśnie wracamy nawiasem z treningu od Roberta Piotrkowicza i było mega ciężko i było fajnie, bo no. Co jest ciężkie, to jest fajne. Zrobiliśmy fajny trening, ciężki trening. Jakie tam jeszcze masz gazetki? Co tam jeszcze mamy? Tych to ci nie pokażę. A, tych to nie. Za młody jestem. A to wszystkie takie masz tutaj? Nie, nie. Pierwszy Playboy. Czekaj, no to poczekaj, te muskulary, no ale to są grubsze, nie? Jak zaczęły wychodzić. Aha. Ale ten akurat jest już w tamtych czasach, prawda, kupowało się anglojęzyczne i już człowiek się uczył. Już języka się uczył od razu. Języka, żeby później tą wiedzę czerpać. Wiesz po sobie, ty nie masz problemu z językiem, to ile ty wiedzy możesz zaczerpnąć, prawda, z tych zagranicznych i forów, i z tych, prawda, różnych książek, tak patrzę, czy coś tutaj jeszcze mam. Takiego innego, wiesz. Takiego było, gdzieś miałem jeszcze flexy, miałem, ale tu przede wszystkim. Dlaczego? No i potem muscular development. Tak, no to już jest, to już historia nowożytna, nie? 2000 lata, tak. Tak, to już całkiem niedawno. Ale było, czekaj, co tam jeszcze, no to są i do tej pory, które są te magazyny. Flex, nasze, oczywiście KIF, SFD, cały czas SDW. SDW, sport dla wszystkich.
i jeszcze był Polski Muscular, tylko że już chyba odszedł Polski Muscular. I jeszcze jedno było. Ale nie, nie przypomnę. Ale polskie? Nie, nie, zagraniczne teraz właśnie przeszło. Muscle & Fitness też miał ostatnie chyba wydanie w tym roku. No. Teraz został przejęty przez no. Z jednej strony powiem wam, szkoda. Szkoda, bo wiadomo, że wszystko teraz jest w internecie. Tworzysz sobie telefon, pyk, pyk i wszystko jest. Ale szkoda, jak ta gazetka wychodziła, ten zapach. Sobie może ciągle sobie wracałeś, było, można było sympatycznie, patrz, już tu były automiksy. O, które jeszcze zaraz jedziemy te, może, gorile. Ty, to jest rok, 95. No już od tam. Zobacz, a kiedy u nas się pojawiły, nie? No, 20 lat później. No, niedawno, tak szczerze mówię. No. Wiesz czemu gazety upadają, bo to jest wczorajszy news dzisiaj. No, wiesz, dokładnie. To za szybko idzie przez ten internet, to o czym tam rozmawialiśmy, nie? Mm-hmm. Że ten Facebook, ten Instagram i tak dalej, ta informacja, przepływ jest po prostu... Ale nawet fajne to można było, jak się pozowania nauczyć z takiej prostej gazety. Mhm. Pyk, pyk. Widzicie, że to jest wszystko nagrywane, że to nie jest reżyserowane. Także, no fajna, fajny powrót do historii. Chcieliście materiał o gazetkach, także mamy dla was materiał o gazetkach, myślę, że będzie ciekawy. Zapraszam, na dole będą podane linki do polubienia fanpage'a, Instagrama i YouTube'a Rafała. Także subskrybujcie, u mnie też zostawcie czasami suba, przyda się, do 10K może dobijemy w tym roku. Także dzięki bardzo. Również dziękuję. Mówię z partyzanta, jesteśmy tylko torba, zobaczcie, też średniowieczna. Jeszcze torba średniowieczna. Bo dzisiaj rano dopiero się zgadaliśmy, a sobie przypomniałem o tych gazetach. No, dopisałem SMS-a chyba dobrze, o 5 czy 6. Dobrze, że wiedziałem, gdzie tam w piwnicy, w domu rodzinnym jest to gdzieś tam schowane, także dobrze nieraz wiedzieć, nie szukać, tylko włożyć rękę, wyciągnąć i już jest. Jest tego jeszcze więcej. To się zmieściło w tej torbie, mogliście zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało i z tego się właśnie czerpało wiedzę i motywację do kolejnych treningów, bo telewizor był, ale czarno-biały. Także dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.